Nazywam się Kamil Szcześniak. Serdecznie witam w swojej hodowli. Hodowlę gołębi pocztowych prowadzimy ja plus tata. Lecimy w tandemie. Chciałbym zaprezentować Wam swoje wyniki, jak i zarówno swoje najlepsze gołębie rozpłodowe i lotowe. Dokładnie. Kamil, od kiedy zaczęła się historia Twojej hodowli? Bo dziś to hodowla mistrzowska, ale te początki na pewno nie były takie. No, nie były takie te początki. W zasadzie z gołębiami jestem związany od dziecka, lecz tak to dokładnie to wszystko nie interesowało. Tak jak teraz, na dzień dzisiejszy, gdzie gołębie to praktycznie podstawa mojego życia. Wszystko tutaj, czy rodzina, czy praca jest tutaj usytuowane w związku z tymi gołębiami, tak? I czasem zaniedbywane poprzez obowiązki, które tutaj pełnimy przy gołębiach, żeby mieć super wynik, tak? Tata już wstąpił w szeregi PZHGP tam w granicach roku 2000. Ja natomiast oficjalnie jestem hodowcą od 2020 roku. Lecz przygodę z gołębiami zacząłem od 2017 roku, gdzie to zacząłem po prostu sprowadzać takie prawdziwe gołębie, ładne gołębie, gołębie z papierami, to wszystko. No i wtedy wiadomo, zaczął się wynik, tak? Kamil, teraz do Ciebie pytanie. My jesteśmy w miejscowości koło Ciechanowa. Kondrajec Pański. Kondrajec Pański. Ciechanów to oddział liczący ilu hodowców? Bodajże 145 hodowców mamy tu w oddziale u nas, tak? Czyli rywalizacja dość duża. No, rywalizacja dosyć duża, tak jest. Jest z kim powalczyć, jest z kim polatać, no ale jak to się mówi, są gołębie, jest praca, wtedy mamy sukces, tak? No właśnie, za tobą gołębniki lotowe, ja tylko pokażę. Tak, tak. Tak prezentują się gołębniki, o których za chwilę poobjemy i zaprezentujemy, który gołębnik od czego, jaką część gołębnika jest za co odpowiedzialna. Ale Kamil, Twoja historia to przede wszystkim lata zbieranych doświadczeń, a teraz się okazuje, że to doświadczenie przełożyło się na wyniki. Jakie to są wyniki i co za rok 2022, bo to jest sezon, który minął, wylatałeś? No tutaj mogę przedstawić tak, jeżeli tutaj Wiktor zbliży, żeby tu wszyscy mieli też podgląd, będę mówił. Tutaj wyniki na poziomie oddziału. Chciałbym też wspomnieć, że gdybyśmy normalnie mieli wyniki liczone, gdyby oddział tutaj nie został odrzucony poprzez okręg Ciechanów. Według papierów miałem wylatanego mistrza okręgu w kategorii A i w kategorii C. No i to wiadomo, to wtedy kategoria D wychodzi fajnie, kategoria roczne też tam koło podium bym był, no i kilka fajnych lotników też by było w klasyfikacjach, tak? Dokładnie, a wyniki no i tutaj, oddziałowe? Tutaj wyniki oddziałowe, kategoria E z całości spisu pierwsze miejsce, kategoria E z 50 też pierwsze miejsce, typowane, tutaj kolega Jabłecki Paweł wygrał, ja z tatą trzecie miejsce. Te typowane troszkę zaniedbałem, bo troszkę było mniej czasu w połowie sezonu. No i to już to każdy hodowca wie doskonale, że to się mści. GMP czwarte miejsce. Typu... Tu jeszcze jest kategoria GMP czwarte, ale kategoria, bo czemu jest GMP? Typowane i... Bo to takie to rachmistrz, to po prostu jest jedna za dużo klasyfikacja, nie? Tak jak ta, to jest za dużo. Tu kategoria Inter też na trzecim miejscu. Tutaj będę przewijał dalej, tak? Tutaj kategoria A, mistrz oddziału. Kategoria B, no to tutaj się skupiłem na A i C, bo tak chciałem to złożyć do okręgu i wylądowałem na 8 miejscu w kategorii B. W kategorii intermistrzostwo jesteś drugi, tak? Tak, tak. Intermistrzostwo, w kategorii A jesteś pierwszy, w B jesteś ósmy, ale ze względu na to, że się skupiłeś na innych wynikach... Tak, 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 ale to wiesz, mogłem sobie pozwolić, żeby przełożyć gołębie do A i do C, wtedy w B miałbym dwa pierwsze lotniki i też byłbym wicemistrzem w B, nie? No ale to już tam, już tak mi na tym nie zależało, tak? No kategoria C także to jest pierwsze miejsce w kategorii C, w maratonie, gdzie tam maratonów tak nigdy w zasadzie nie lecieliśmy, gdy stado jest młode, dziewiąte miejsce. Kategoria D mistrz, tutaj mam kategoria as lotowy, pierwsze miejsce, tutaj mamy kategorię super mistrzostwo, no to ja też jestem na miejscu 11, tylko też pragnę wspomnieć, że na gołębie młode nie lotowałem, tak, tutaj ze względów na tych
tutaj między innymi na zarząd i tutaj na te loty, które są dla nas nieodpowiednie. Byśmy pogubili dużo gołębi, także sobie tutaj... Czyli zrezygnowałeś z lotów gołębi młodych, co się przełożyło, że supermistrza tak. Nie jest w stanie walczyć, no bo na stare powygrywałeś, tak. A na młode nie leciałeś. Nie leciałem wcale, zakończyłem supermistrzostwo na 11 miejscu. Tutaj tak, mamy lotniki, współzawodnictwo lotników. U mnie jest ciężko zobaczyć gołębie w kategorii E dorosłe, gdyż ja staram się nie zdobywać dużo konkursów. Fajnie, jeżeli ten gołąb ma dużo konkursów, tylko mnie bardziej interesują te konkursy szpicowe, tak? Czyli, że tak jak te gołębie, które są przygotowywane na kategorię A na 300 km, nie latają u mnie maratonów. I znów odwrotnie, gdzie tam któryś lata maratony, fajnie nie ma przywiązywanej uwagi na te krótkie loty. I gołębie na przykład mają, przykładowo pierwszy lotnik oddziału w kategorii C, on ma 5 konkursów, ale ma 1, 7, 23 na oddział w kategorii C i leci fajnie, tak? No to tutaj tak na to bardziej składam uwagę. Tutaj na przykład no, samica tam się udało, tam 7 samica, 9, 10, nie? No to dosyć fajnie. No, ale na przykład tak jak tutaj kategoria roczne, gdzie tutaj właśnie już te gołębie Marcina Kobieli dominowały, bardziej rozhodowane, no to miałem pierwszego samca, drugiego, trzeciego, piątego, szóstego, tak? I to w zasadzie tylko gołąb... szósty lotnik nie jest z gołębi Marcina Kobieli. Reszta jest takie albo 75%, albo 50% tutaj z Marcina, tak? Tutaj samice także mam. Pierwszą samicę, drugą, trzecią, szóstą samicę roczną w oddziele. No i tutaj, tu dalej przechodzimy do lotników. Tu mamy kategorię A. Pierwszy lotnik oddziału, no to jest też w zasadzie z Marcina Kobieli gołębi i to byłby, gdyby wyniki do okręgu były liczone, czwarty lotnik okręgu, 32-29. I taka ciekawostka, że jej pełny brat, brat z gniazda, jest pierwszym rocznym oddziału tu u nas. I też wylatał drugi na oddział, dziewiąty na oddział, też fajne konkursy, tak? Tu trzeci lotnik. Tutaj też ciekawostka o tej samicy, bo ta samica z jednego lotu tam miała 19 koeficjent, to był taki dosyć słaby koeficjent. Potem była z jednej 300 plus czwarta na oddział, potem była piąta na oddział z drugiego 300 plus. Taka prędkość była 1200, to taki lot wyrównany, a potem mieliśmy taką ciężką 500, gdzie ta samica przyszła i padła z wycieńczenia, nie? No i tak jak tu jeszcze kategoria C fajnie wyszła, gdzie tutaj rodzeństwo jest pierwszym lotnikiem, drugim lotnikiem, piątym lotnikiem w C i piątym lotnikiem w maratonie. To są gołębie po tej samej parze, tak? To tak to się tu prezentuje. Okej, okay, Kamil, ty opowiadasz o wynikach i zaznaczyłeś, bo podczas kiedy odwiedziłem twoją hodowlę, ty mi opowiedziałeś, że jakaś część twojej hodowli, a okazuje się, że nawet spora później część, jak się dowiedziałem, gołębi oparta jest właśnie na hodowli Marcina Kobieli. I gdybyś mógł hodowcom powiedzieć, skąd się historia tego wszystkiego wzięła? No bo ty, tak jak powiedziałeś, leciałeś jej z tatą. Pomagałeś mi pewnie, bo tata w 2012 roku? Nie, w okolicach 2000, to ja miałem 5 lat, to w zasadzie to nie pomagałem, tylko zawsze gołębie były, więc coś tam jakiś ten zaciąg był do gołębi. No i właśnie, no a potem jak to dalej jakby potoczyło się, że ty nagle dostałeś wejście do hodowli Marcina Kobieli. I jak wygląda cała historia twojej hodowli? Bo to co ty powiedziałeś, od kiedy zakupiłeś gołębie te, które nazwijmy, no po części okazuje się, że są gołębiami z rodowodami, nagle zacząłeś robić wyniki, to na skalę bardzo wysoką, oddziału, okręgu. No to powiem tak, w 2016 roku poznałem kolegę Zbyszka Dyka. Przez Zbyszka Dyka poznałem Marcina Kobielę, który to tam przyjeżdżał do Zbyszka, tam jedliśmy razem obiady w ten sposób. No i wtedy też byłem zauroczony tymi gołębiami. U Zbyszka widziałem, jak te gołębie wyglądają. Tam wcześniej takie gołębie, to tak szczerze, to widziałem tylko w gazetkach. Potem mogłem zobaczyć na żywo, obcować z tymi gołębiami, bo tam byłem częstym gościem u Zbyszka. W ten sposób poznałem Marcina, nawiązaliśmy kontakt, tak? Zadobyłem pierwsze gołębie od Marcina, to z hodowli Zbyszka Dyka. No i tak jak mówiłem, jak te gołębie zaczęły wykręcać od razu jedynki na oddział, więc no, żeby iść za linią, za ciosem, jak to się mówi, zacząłem sięgać po te gołębie do Marcina. No i tu też mnie nie interesowały jakieś gołębie tam słabsze, coś takiego. Uderzałem zawsze w ten top, nie? Nie dosyć, że topowy hodowca, to jeszcze topowe jego linie, nie? Linie sprawdzone, bo no, szkoda czasu na eksperymenty, nie? Jak można uderzyć. No i jak się okazało, no, gołębie zostały szczerze sprzedane. Ja tutaj rozhodowałem, myślę, że zadbałem, no i już zbieramy żniwo z tego, tak? No właśnie, no bo w twojej hodowli najważniejszym gołębiem, którego odkupiłeś od Marcina 8 razy pierwszy konkurs, to brylant.
Brylant, tak. No to tutaj no to nie tylko 8 razy pierwszy konkurs, bo jest 4 razy drugi, 7 razy trzeci. No to lotnik był wyśmienity. No nie dosyć, że lotnik wyśmienity, to także gołąb rozpłodowy, bo już jego wnuki u Marcina królują w Polsce wysoko. Tam no Marcin, wiadomo, czołowy hodowca Polski, wielokrotny mistrz Polski w różnych klasyfikacjach na podium. I te z tego Brylanta tam te gołębie są, tak? Więc ja, żeby iść za ciosem, żeby jeszcze wzmocnić te Leo Horemanse od Marcina i te różne gołębie, postanowiłem na taki spektakularny zakup Brylanta. Przynieśmy tego Brylanta. Przyniosę. Tutaj mam właśnie Brylanta, gwiazdę. Myślę, że większość ludzi i tak go kojarzy, bo Brylant też jest znany. No nie ma co się oszukiwać z barwy. Dużo osób twierdzi, że kolor nie lata, jednak to Brylant te mity poobalał. Dokładnie. Barwa. Czyli 8 razy pierwszy gołąb. Tak, 8 razy pierwszy gołąb. 4 razy drugi. 7 razy trzeci. 19 razy w pierwszej trójce na oddział. Co Marcinem kierował, że takie zawiał sprzedał? Szczerze to nie wiem, to te pytanie trzeba by skierować do kolegi Marcina. No, ja ze swojej strony się cieszę, że po prostu chciał takiego gołębia sprzedać i pozwolił mi go kupić, tak? No, jestem zadowolony, mam nadzieję, tak jak mówiłem, że 15 gołębi przygotowałem do lotu po Brylancie z różnymi samicami, z czego 14 mam tutaj po sezonie gołębi młodych, tak? Na chwilę obecną, z tego co rozmawialiśmy, parowany jest na najlepsze samice. Tak, na najlepsze samice moje rozpłodowe, no, które z większości wywodzą się z gołębi Marcina. No i cały czas coś jest dokładane, żeby no, te gołębie były jak najlepsze. Myślę, że jak mi Brylant jeszcze wzmocni hodowlę o tyle, ile wzmocniły wcześniejsze gołębie, to myślę, że naprawdę fajne wyniki na skalę kraju uda się też wylatać, tak? Dowiedziałem się też od Ciebie, że Brylant będzie parowany w tym roku na Złotą Olimpijkę. Tak, Brylant będzie parowany na Olimpijkę Złotą w kategorii E, to jest maraton, od kolegi Darka Zabrockiego. Bodajże Olimpijka z 15 roku jest, a numer 9227. Tutaj wyszliśmy z taką inicjatywą. Kolegę Darka interesowały dzieci Brylanta, więc szybko doszliśmy do porozumienia, że zaparujemy Olimpijkę na Brylanta. Ja będę miał coś fajnego do hodowli, no i kolega Darek także sobie wrzuci coś fajnego. Brylant, gdybyś go mógł pokazać, to gołąb jakiej budowy, jakich predyspozycji, jakiego balansu? No myślę, że taki gołąb typowo pod kategorię C, mimo że Brylant też potrafił loty 150 km wygrywać. No tu proszę zobaczyć sobie tutaj plecy, ogon, tutaj skrzydło, no taki moim zdaniem jest to typowy lotnik. Taka budowa typowego lotnika, no. W standardzie on miał jakieś wyniki? To powiem Ci, musiałbym zobaczyć w jego kartę, bo mam wszystkie karty z wystaw. Głównie był tam wystawiony w kategorii D, bo to taka jego królewska, bo leciał i maraton i to wiadomo, że Marcin szukał tych najbardziej optymalnych wyników, tak? Tu Brylant bodajże w jednym roku miał kategorię D zamkniętą 30 konfice, a drugiego 31, więc to no, takie super wyniki, no, żeby znaleźć takie gołębie, które kilka lat lecą super, no to... Tu fajną parę na przykład sobie zrobiłem, Brylanta, naparowałem na samicę od Marcina 41-72, gdzie ta samica ma 20 konkursów w pierwszej dziesiątce oddziału, bodajże 9 w pierwszej trójce oddziału. No to tu takie dwa super lotniki były zaparowane, no i dwa gołębie po nich są u mnie na gołębniku lotowym. Teraz będą leciały jako gołębie roczne. Tą samicę z 20 konkursami w pierwszej dziesiątce teraz zaprezentujemy. Prezentuję gołębia o numerze PL0177, 14 rok, 41-72. Nakrapiana samiczka z hodowli Marcina Kobieli. Jest to wybitna lotniczka. Między innymi 20 konkursów w pierwszej dziesiątce oddziału. Budowa także fenomenalna. Po prostu chciałem, żeby było i budowa, i wynik. Marcin zaproponował mi tą samiczkę. Jest bardzo dobry gołębi, 100% deklak nałożony na podwójną wnuczkę 808. Proszę zobaczyć, do tego w budowie fenomenalna. Kilka gołębi z 21, 22 teraz na gołębniku lotowym. Między innymi była parowana na Brylanta, gwiazdę Marcina Kobieli, 8 razy pierwszy konkurs, którego będziemy prezentować za chwilę. No, proszę zobaczyć. Oj.
skrzydło. Czyli ty tego gołębia odkupiłeś bezpośrednio od Marcina? Tak, od Marcina, w 20 roku, jesienią 20 roku. Ale no gołąb robi wrażenie, bo dwa, tak jak ty powiedziałeś, 20 razy w pierwszej dziesiątce oddziału. Wow. Między innymi wygrywała lot rejonowy, tam bodajże na 4800 gołębi, 550 km. To już takie bardziej dokładne rzeczy to w listach, to wszystko. Samica była liczona do drużyny mistrza Polski w kategorii B, do drużyny wicemistrza Polski w kategorii A oraz 50. przodownik chyba był Marcin w maratonie, ona też była liczona do tej drużyny. Także gołąb uniwersalny. Okej, okay, a najlepsze jej wyniki były na jakich dystansach, czy w ogóle W zasadzie takie 500 km, to tam widziałem najwięcej takich, miała tam trzeci konkurs, piąty, bo tam chyba 9 konkursów miała w pierwszej trójce oddziału, nie? W tym były maratony i 500 km. Tu jest samiczkę o numerze PL04121 rok 3219. Samica ta została w tym roku najlepszą roczną oddziału Ciechanów. Między innymi była 11, 12 na oddział na ponad 4000 gołębi. Była liczona do drużyny mistrza oddziału kategorii A. Byłby to wynik na mistrza okręgu, gdyby wyniki się nam liczyły do okręgu. Gołąb pochodzi ze strony matki Leo Choremans, nałożony na Marcina Kobiele, a ze strony ojca jest to podwójny wnuk Brzydala od Marka Trzaski. Jej bracia, siostry też super lecą. Między innymi jej półsiostra po tej samej matce, piąty lotnik oddziału w kategorii A. Też rodzina z bliska z tą 2206, też super samicą lądową i rozpłodową. I tutaj między innymi taka ciekawostka o tej samicy. Samica po 5 lotach była pierwszym lotnikiem oddziału, prowadziła. Mieliśmy taką ciężką 500 km. Samica, dostałem bodajże w środę telefon od pana Roberta Niskiego z oddziału Kwidzyń, którego serdecznie pozdrawiam. Jechałem noc, w nocy, wróciłem o drugiej w nocy, odebrałem tego gołębia od niego. Miała 2 tygodnie pauzy, potem była lotowana, gdzie jeszcze potrafiła robić dobre konkursy. No i została najlepszą roczną oddziału. Czyli opłacało się jechać? No, opłacało się jechać, byłem zadowolony. No, gdyby też nie była pierwszym lotnikiem oddziału, to może bym nie pojechał, bym liczył na dolot, ale dałem jej szansę. Ale rozumiem, wtedy jej nie odbiłeś na zegarze. Wtedy nie, no to już było po locie, tam konkurs mieliśmy długo. Ja na noc pamiętam 75, miałem 38 gołębi, taki lot dosyć katastrofalny był. Dziwny lot. No ale jest, mam nadzieję, że teraz jako dwulatka się odwdzięczy. Tym bardziej, że cała rodzina na gołębniku jest, tak? Tu jest gołębia o numerze PL0172, 17 rok, 21,91. Nakrapiany samczyk. Jest to mój super gołąb lotowy. Rozpłodowy także, o czym świadczy fakt, że jego dzieci też potrafią latać dobrze. Gołąb ten już jako roczny błysnął na moim gołębniku, gdyż był drugim rocznym samcem oddziału. 9 konkursów, nie pamiętam dokładnie koeficjentu. I został zarazem 4. lotnikiem okręgu Ciechanów. W tym roku gołąb ten zaszczycił mnie 1. lotnikiem oddziału w kategorii C. Był między innymi pierwszy na 3042 z 500 km, pierwszy na 1300 gołębi z 500 km, 23 z maratonu ten gołąb siadał. Faktem jest też, że drugim lotnikiem oddziału w kategorii C jest jego brat, gdzie brat siadał między innymi 2., 4 na oddział z lotów 500+. 5. lotnikiem oddziału w kategorii C jest ich siostra, a 5. lotnikiem w maratonie też jest ich siostra. Czyli rodzina wybitna na daleki dystans, tak? I był na przykład taki lot, gdzie druga na oddział siada jego córka, jego brat siada 4. na oddział, jego siostra siada 3. na oddział, a on siada 7. na oddział, tak? O. Czyli widzimy, no myślę, że to nieczęsto się zdarza w hodowli, tak? Gołąb pochodzi z gołębi Darka Skonieczka, taką wybitną samicę miałem, 15275, gdzie dała mi dużo fajnych dzieci z różnymi połączeniami. A samiec tych wybitnych gołębi od Josa Eversa, 0,71 na holenderskiej obronce z 15 roku, też bardzo fajny gołąb. Nie mam ani tego gołębia, ani tego. Samica była stara z 8 roku, samiec z 15 roku, no ale niestety od 21 roku nie mam tego gołębia.
No gołębie super sprawują się i w rozpłodzie, i na gołębniku lotowym, tak? No budowa też taka dosyć fajna, no. Tutaj już staruszek 6-letni, ale jeszcze nie odchodzi na emeryturę, jeszcze będzie lotowany, bo będziemy mieli i maratony, i Brukselę, więc myślę, że coś tam do drużyny wniesie. Prezentuję gołębia o numerze BL0172, 17 rok, 2185. Jest to mój wybitny gołąb rozpłodowy. Tak naprawdę podstawowa linia, baza gołębnika. Jest ten gołąb ode mnie od młodego. Jest to gołąb po samicy Marcina Kobieli z gołębi Karola Paszka, dlatego też jest ten kolor pułowy. Ojciec tego gołębia to jest oryginalny Leo Hermans. Proszę zobaczyć, budowano moim zdaniem kapitalna. No tutaj z linii tego gołębia, jak również z tego gołębia, mamy bardzo dużo czołowych lotników, tak? Tutaj między innymi drugi roczny oddziału, w tym roku bezpośrednio syn, pierwszy roczny oddziału, trzeci roczny oddziału, pierwsza lotniczka roczna oddziału, to są jego wnuki, tak? Czyli tutaj mamy taką całą rodzinę znakomitych gołębi, tak? Że o korzeniu jednego gołębia. Parowany na różne samice, na co nie naparujemy. Czy z gołębi Van den Abele od Reitenberga, czy tutaj na Leo Horemansy Marcina Kobieli, no wychodzą naprawdę super gołębie i w budowie, i po prostu jest to poparte wynikami lotowymi, co też jest bardzo ważne, tak? No bo to sama budowa o tym nie świadczy, tak? Czyli na chwilę obecną, poza brylantem, rozumiesz, że jest jeszcze ten pułowy, którego teraz prezentujesz, jako twój najlepszy gołąb rozpłodowy z twojej hodowli, bo brylant został sprowadzony. Brylant został sprowadzony. I potencjał jakby na chwilę obecną w brylancie jest, może bym określił, większy niż w tym pułowym, no bo tam rozhodowujesz go jeszcze mocniej, ale no ten gołąb potencjał już swój dał przez lata w swojej hodowli. Tak jest, tu jest takie poparte umie w hodowli, bo brylanty umie dopiero te gołębie będą owocowały, tak? No bo są te młode gołębie, no to na razie nie mogę mówić o tym w liczbach, co one zdobyły, tak? O tym gołębi już mogę powiedzieć wszystko, bo są gołębie nawet z 18 roku, które super lecą, nawet 4-latki siadają tam z pierwszych lotów 100-200 km w pierwszej dziesiątce na oddział, tak? I to wszystko, no gdybym przyniósł, tutaj wiadomo nie mamy czasu, bo gdybym przyniósł swoje część stada, no to by było wszystkie te gołębie podobne do siebie, tak? Z tym, że wracamy z powrotem do początku naszego filmu, że i tak 50% do tych wszystkich gołębi twoich dokładanych jest i tak Marcina Kobieli, i te gołębie okazuje się, że właśnie gdyby nie Marcin Kobiela w twojej hodowli, no to nie byłoby tych wyników. No tu głównie Marcin Kobiela, tak? Nawet no bo procentowo ile jest procent gołębi, który sprowadziliście od Marcina, który przyczynił się do wyniku? Jakbyś miał określić. Tak, jakbym teraz wziął gołębie lotowe, przykładowo pierwszą 50 GMP, czy nawet cały spis, no to myślę, że na gołębniku lotowym jakieś 80% gołębi to jest z Marcina Kobieli gołębi, nie? Wow. No bo dużo gołębi mamy też takich, wiesz, że 50% przykładowo partner Marcin Kobiela, drugi partner 100% Marcin Kobiela, bo już teraz dokładnie nie potrafię powiedzieć, nawet do tego się nie przygotowywałem, ale tam około 15 gołębi oryginalnych w rozpłodzie mam od Marcina Kobieli. No a dużo też mam takich gołębi, przykładowo brylant parowany na Marcina, jakieś super samice rozpłodowe albo lotowe jak 4172, co wtedy wychodzi 100% Kobiela, no i po tym hodujemy, no. Tutaj te gołębie Marcina Kobieli mnie zaszczyciły tym, że nie tylko potrafią się super prezentować, ale także po prostu potrafią latać, no bo to tutaj jest najważniejsze, tak? Fajnie jest, że ten gołąb też dodatkowo wygląda fajnie, no bo jest co wziąć w rękę, na czym oko zawiesić, ale dodatkowo jeszcze lista konkursowa pokazuje. Prezentuję gołębia o numerze NL 2009 rok, 1674 550. Jest to oryginalny gołąb z hodowli Kopmana. Odkupiłem tego gołębia w 2017 roku od kolegi Zbigniewa Dyka, który osobiście nabywał tego gołębia w roku 2009 od Kopmana. Gołąb okazał się wyśmienitym, wybitnym gołębiem rozpłodowym, tak? Nie tylko u mnie, ale także w mistrzowskiej hodowli u Marcina Kobieli i u wielu, wielu innych hodowców w różnych częściach kraju. Między innymi u Marcina po wnuku tego gołębia, którego teraz prezentujemy,
wyszedł pierwszy roczny polski. Między innymi po synie tego gołębia, u Marcina, takie dwie fajne lotniczki, 308, 307, końcówka numeru, bodajże 308 była w tym roku pierwsza na rejon, na 6599 gołębi, więc tutaj widzimy, że no gołąb super. Gołąb, mimo iż w tym roku 13 lat, w 22 roku 13 lat, cały czas płodził, tak? Trzy gołębie wyhodowałem sobie z przeznaczeniem do rozpłodu. Miał taką też super samicę, po której w tym roku miałem dwa razy pierwszy konkurs. Jednego z tych trzech gołębi zabiera Zbyszek Dyk w prezencie właśnie tutaj, bo chce sobie wzmocnić starą linię Kopmanów, którą ma na swoim gołębniku, tak? Tutaj opis tego Kopmana, to już tam by trzeba było bardziej w rodowodzie się zagłębić, ale to z gwiazd takich starych linii kopmanowskich, tak? Czyli pewnie gdzieś tam z tyłu będzie Kleine Dirk? Będzie tam bodajże Marik, Doran, Dreaming Star, to takie gwiazdy po prostu, które tam każdy hodowca interesując się Kopmanem te gołębie zna, tak? Tutaj pragnę zaprezentować Wam, koledzy hodowcy, moje gołębniki. Tu u góry mamy gołębniki lotowe, które są po całej długości, bodajże 10 metrów na 3 metry z korytarzem. Mamy gołębie przygotowane do metody wdowieństwa. Tutaj siedzą w tym okienku siedzą samice i te samice są z tego wylotu oblatywane, samce są przeganiane, wiadomo, metodą obiegową. Tutaj mamy gołębie młode, hodujemy około 100 gołębi do lotu, przygotowujemy. Tutaj jest nowo powstały gołębnik lotowy, gdyż ta hodowla przybiera po prostu tempa, mamy więcej gołębi, dużo gołębi zostaje, gołębi dobrych, więc postanowiliśmy troszkę dostawić. No nie ma miejsca, bo tu nas blokuje dom, działka jest nieduża, no ale staramy się to, żeby to wyglądało jak najlepiej. Tu ta mała wojlera, to na co dzień w okresie lęgowym siedzi brylant. Ma tam swoje cele, kilka cel, żeby sobie mógł wybierać z partnerkami. Ta na dole, ta... Tak, ta niżej tutaj, to brylanty, tylko wiadomo, w sezonie zimowym siedzi z resztą samcami, żeby się nie bawić z poidłem, z tym wszystkim. A tu mamy gołębniki rozpłodowe, gołębie rozpłodowe mamy przedzielone na pół, mamy w rozpłodzie 25 cel. Jest przedzielony jeszcze na pół, żeby po prostu było łatwiej, czy gołębie łapać, czy przeparowywać, tak? Z tego, co się dowiedziałem, to nie są gołębniki, które ty wybudowałeś 3 lata temu. To są gołębniki, które masz tutaj od 20 ponad lat. Tak, te gołębniki bodajże w 2003 roku ojciec zaczął budować. Ten to nawet jest starszy, chyba tam 97 czy 8, tak? Tylko staramy się modernizować te gołębniki, żeby tym gołębiom było jak najlepiej, żeby po prostu osiągać te czołowe lokaty, tak? Bo zmienialiśmy dach na przykład, jest sufit podwieszany, są świetliki wstawione, no ulepszamy jak tylko możemy tutaj te wszystkie gołębniki. No tutaj większą pracę przy hodowli mi się wydaje, no może to tak też wyjdzie pół na pół, bo jeżeli chodzi o sprzątanie, o sezon zimowy, to więcej tutaj pracy przykłada ojciec, tak? No bo ja po prostu mam tę swoją pracę, swoje obowiązki, że ja tak jak od jesieni do wiosny, czasem są takie tygodnie, że ja jestem tylko w weekendy u gołębi. Ja też nie mieszkam tu na miejscu, więc dojeżdżam do gołębi 12 km dziennie. Jak w sezonie lotowym, na przykład jak ja przyjeżdżam o godzinie 4, no to już samice są na oblocie, nie? No to wtedy ojciec jedzie sobie do pracy na godzinę 6 czy coś, to ja zostaję, bo mogę sobie pozwolić. I zostaję wtedy dłużej z tymi gołębiami. No i tak się uzupełniamy i po prostu w sezonie lotowym, jak przechodzimy do sezonu lotowego, tej pracy jest mnóstwo tak naprawdę. Staramy się, żeby było czysto, żeby to sprzątanie są codziennie. Ja się zajmuję gołębiami lotowymi, karmienie wszystkim. Ojciec znów gołębie rozpłodowe młode, ja tam nawet nie zaglądam. Mamy podzielone obowiązki, no i jakoś działamy, tak? No właśnie, a treningi gołębi, jak wygląda u Ciebie początek, takie rozpoczęcie, rozkręcenie gołębi sezonu? Sezon tutaj lotowy u nas wygląda tak, że gołębie ze względu na drapieżniki nie są wypuszczane tak od końcówki września,
do 1 marca. Teraz jutro zaczynamy, to jest 17 lutego, zaczynamy parowanie gołębi. Jak gołębie położą jajka, zaczniemy wypuszczać te gołębie. No i będą miały taki rozruch, wiadomo, coś tam musi być, a potem zaczynamy już takie treningi normalne. No i przed lotami staramy się, żeby te gołębie rozbujać, żeby tam około 15 razy te gołębie wywieźć, tak? Wywozimy tutaj w okolice Sierpca, tam mamy w prostej linii około 40 km, tam dalej w zasadzie staramy się nie jeździć. Potem w sezonie lotowym, no to wywozimy raz dzień przed koszowaniem. Taką metodę już objęliśmy, że dzień przed koszowaniem są wypuszczane i po prostu się widzą na 20 minut, rozdzielamy i idą na lot. I tak pragniemy zwrócić uwagę, żeby te gołębie, jak one wrócą, widzą się po tym treningu, żeby one były nienasycone, a jednocześnie wyciszone sobą, żeby mogły się wyczyścić przed tym koszowaniem w kabinie, żeby to było cicho, żeby... Dobra, a po ilu minutach gołębie rozparowujecie, czy łapiecie do koszy? Znaczy nie, rozparowujemy, przerzucamy samice, tak. No to coś tak od 15 do pół godziny, nie? W zależności trzeba troszkę popatrzeć, te gołębie znamy, czasu troszkę z nimi spędzamy, to... Tak, staramy się to, żeby, tak jak mówiłem, żeby były dosyć nasycone i dosyć wyciszone, tak? To jest około 15 do 30 minut, tak. Dobra, im na locie, pozwalamy. Na locie treningowym wypuszczacie gołębie razem, czy osobno, najpierw samice, czy samce? Nie, wypuszczamy razem. Przyjęliśmy taką taktykę już w 2021 roku, to się częściowo sprawdzało, więc tutaj no jesteśmy takim... młodym tandemem, młodymi hodowcami można powiedzieć, no ale cały czas się staramy, myślimy, że te wyniki będą coraz lepsze, bo tym bardziej, że drużyna gołębi się klaruje. Tutaj znajdujemy się na gołębniku lotowym. Gołębnik lotowy u mnie wygląda tak, że mamy przegrody o długości gołębnika. Przegrody mamy zasuwane, no tak jak w sezonie w okresie pierzenia. Gołębie chodzą sobie po całym gołębniku w sezonie lotowym, natomiast gołębie do środy, samce, też sobie przebywają na gołębniku, a o czwartku rano są zasunięte przegrody. Gołębie cały czas sobie siedzą w celach, są bardzo wyciszone, cele mają całym rokiem otwarte. Gołębniki tutaj wszystkie, i lotowe, i rozpłodowe, tutaj mam na ściółce. Od kolegi Marka Trzaski, pod ściółką jest ruszt. Tak jak dla mnie, dla osoby nie mającego czasu na sprzątanie, wydaje mi się, że to jest opcja super. Możesz to pokazać właśnie hodowcom, czyli tu mam pod spodem masz ruszt, tak? Tak, mam ruszt. Taki ruszt zwykły, prosięcy, 8 cm bodajże. Na to mam siatkę elewacyjną. I tutaj mam ściółkę. Ściółka akurat ta jest dosyć świeża, bo tam jest bodajże około 2 tygodni wymieniana, bo wymieniam zawsze w lutym, co rok, nie? Rok u mnie ściółka leży, zdaje egzamin fajnie. Dla osoby, mówię, która nie ma czasu na sprzątanie, to wtedy sobie zganiamy tylko w celach i to myślę, że super rozwiązanie. Okej, okay. Tam jeszcze ja widzę, że masz karmienie gołębi zastosowane w ten rozwiązane w ten sposób, że jeden karmik od razu działa na dwa przedziały. Tak. I tak samo widzę, tutaj jest taka dziura na poidło. Na poidło, tak. Wkładamy poidło, bo tych poideł i tak w tej hodowli stosuje się dużo, to tutaj mówię, a jak w sezonie lotowym, sam wiesz, tu mamy przedziały po 8 cel, to sam wiesz, że to czasem przychodzi sezon, że na koniec zostaje 3-4 samce w przegrodzie, tak? To one tam dużo nie jedzą, dużo nie piją, to po prostu, żeby to sobie jakoś ułatwić, bo to wiadomo, musimy sobie ułatwiać, nie robić pod górkę. W dachu zastosowane widzę świetliki. Uważam, że super rozwiązanie przy budowaniu formy. Super rozwiązanie, zwłaszcza w sezonie lęgowym i tutaj przy pierwszych lotach, gdyż naprawdę ten gołębnik jest super doświetlony. Powiem ci tak, że to wygląda tak, że jeżeli już na zewnątrz robi się dosyć ciemno, to w tym gołębniku mamy jaśniej niż na zewnątrz. Sam do końca sobie nie znam odpowiedzi, zadaję sobie pytanie, jak to działa, no ale to fajnie działa. Potem na loty połowę przysłaniam, żeby te gołębie tutaj samce były troszkę wyciszone, ale na pierwsze loty to jest naprawdę super fenomenalna sprawa. Światło daje, jest dosyć ciepło, jest fajnie, miło w gołębniku. Tutaj wentylację, tu mamy nad całym korytarzem i
te świetliki też tam mamy nad całym korytarzem. W każdym gołębniku mam te świetliki tak wstawione. To niedługo, około 4 lat takie rozwiązanie jest zastosowane. I od 4 lat wyniki. No, już rok poprzedni. Myślałem, że będzie mistrzowski, bo drużyna dosyć się ułożyła. Ale mieliśmy loty przerwane z powodu ptasiej grypy po 4 lotach, ale po 4 lotach też prowadziłem i z każdego lotu udało się wbijać gołębie w pierwszej dziesiątce na oddział. Już było fajnie. No i tutaj może przejdziemy dalej. Tutaj o, tutaj teraz samczyki. Samczyki już są przygotowane do parowania, więc tutaj na gołębniku jak tylko trochę światła dostaną, to wariują, bo to jutro parowanie zaczynamy. To teraz wejdziemy do samic lotowych metodą totalnego wdowieństwa. Tutaj przeganiam tymi drzwiami samice, tutaj zapraszam, tylko uwaga na głowy, bo jest dosyć nisko, jak to się jest pierwszy raz. I tu o, samiczki też tutaj mamy ściółkę i dużo osób twierdzi, że na ściółce te gołębie będą się parowały. Też tutaj ja u siebie takiego problemu na szczęście nie widzę. Troszkę ten gołębnik też zmodernizujemy, bo teraz mamy tutaj grzybki. Też one tam mają, to widać zresztą, wiele lat. Grzybki? No te siadełka skrzynkowe, czy daszki, tak, zależy jak to mówi. A teraz, gdy zabierzemy te gołębie do parowania, zostaną wstawione cele po prostu. Tylko że będą węższe 17 cm, żeby jedna samica do drugiej nie wchodziła. No i tak to tutaj u mnie wygląda. Też ściółka, też róż. Tym oknem otwieramy, samice wylatują, przeganiam samce. Z gołębiami nie mam problemu na treningach, bo na przykład jak wyrzucę samice, wylecą na trening. Przeganiam samce, wychodzę, to w zasadzie tych samic praktycznie nigdy nie widzę, nie? Trenują bardzo dobrze, obloty robimy raz dziennie, ale za to samice potrafią nawet 2 godziny trenować, także nie ma problemu. Samce 40-50 minut, ale bardzo intensywnie, więc zazwyczaj zwracam uwagę, żeby ten trening nie był długi, ale żeby był intensywny, żeby pracowały, pokazywały jak potrafią pracować. Tu od samic możemy też przejść do gołębi młodych. Z tego gołębnika są gołębie młode lotowane. Też mamy osobne wejście z drugiej strony, ale ten gołębnik, bo w zasadzie przez te kilka lat było kilka różnych koncepcji, że było to wszystko przerabiane, no i tak mamy obiegowo zrobione, że możemy sobie przejść naokoło. Gołębnik młodych mamy też podzielony na pół, gdzie w jednej części, teraz tutaj zapraszam Wiktor, znajdują się samice rozpłodowe, moje samice rozpłodowe. Niedużo tych samic rozpłodowych mam, ale myślę za to, że nadrabiają jakością i o, to tutaj całą zimę siedzą samice. Ile ich jest? Tylko 12-15? No chyba 17 bodajże, już nie pamiętam, nie? To tak, dużo nie mamy. Tu dalej właśnie mamy, bo młode w zasadzie mają cały gołębnik dla siebie podczas sezonu lotowego. Są z tego gołębnika lotowane. No tutaj zapraszam, tu młode też mają takie różne siedzenia, jak to mówię, to przez kilka lat modyfikacja gołębnika i to cały czas coś nowego wychodzi, udoskonalamy. Myślę, że ta wentylacja też jest wszystko tak dobrane, dostosowane, że po prostu gołębiom jest miło i myślę, że po prostu będą chciały z tych gołębników lecieć. Tu teraz w tym gołębniku znajdują się gołębie samice lotowe z 22 roku i gołębie późne, czyli samce i samice wyhodowane na jesienią do rozpłodu. Różne imbredy, tam po brylancie gołębie, coś takiego. Czyli tak naprawdę to jest cała twoja hodowla, to przez co, przez które gołębniki przeszliśmy, nie ma nic więcej. No znaczy u dołu jeszcze mamy rozpłód, który możemy pokazać i jeden gołębnik mały lotowy, tam 15 par będę z tamtego gołębnika także lotował, tak? Okej, młodymi lotujesz zaciemnianymi, czy jakąś naturalną metodą? Nie, młode no, naturalną metodą, co po prostu się udaje do lotu, to wypuszczamy. Do lotów młodych nie przywiązujemy uwagi. Też myślę, że tutaj na ten oddział ze względu, bo naprawdę chciałbym polatać gołębiami młodymi, żeby zrobić wynik, no bo jeżeli potencjał jest na kategorii A, myślę, że młode też by sobie poradziły, tak? Ale ostatnie 2 sezony nie odbijałem gołębi wcale, leciały na gumy. W 20 roku odbijaliśmy 1 lot, w 19 też na gumy. No, chciałbym naprawdę w tym roku, jeżeli będzie możliwość, jeżeli będziemy mieli normalne loty, będę chciał młodymi polecieć na wynik. A co wyjdzie, to czas zweryfikuje, pokażę.